Gimnazjaliści z Polickiej Trójki pozaklejali szyby czarną folią. To nie był bunt, lecz niezwykła lekcja praw chemii i fizyki rządzących fotografią. Hasło kamera obskura nie kryje już przed nimi żadnych tajemnic. By zrozumieć fenomen powstawania obrazów, trzeba oswoić się z pojęciem światłoczułości. Tomasz Łuj, który z fotografią jest za pan brat, podjął się tego zadania. Na początek uczniowie otrzymali papier światłoczuły i bez pomocy aparatu wykonywali zdjęcia. To zadanie wymagało trochę więcej zachodu niż zwykłe naciśnięcie spustu. Młodzi adepci fotografii wybrali się w teren, by ułożyć kompozycje kwiatowe. Po owocnych poszukiwaniach zrobiono zdjęcia. Gotowe ramki wystawiono po prostu na działanie promieni słonecznych. Po naświetleniu zdjęcia były gotowe. Sporo zachodu wymagało stworzenie kamery obskura. Prosty przyrząd optyczny znany jest zwykle w mniejszej skali. Podczas warsztatów aparat zrobiono z sali lekcyjnej. Wszyscy znajdowali się w jego wnętrzu. W ten sposób poznali mechanizm powstawania zdjęć. Jest to po prostu projekcja obrazu, która załamuje się przez otwór wykonany w kamerze obskurze. Kamera obskura jest to w tłumaczeniu z języka łacińskiego ciemnica, czyli ciemne pomieszczenie. Starożytni Egipcjanie wykorzystywali to na przykład do celów rozrywkowych. Oni po prostu budowali takie izby, jak my dzisiaj zbudowaliśmy i służyły do celów rozrywkowych, po prostu wchodzili tam i jak gdyby obserwowali może sfinksa, który był projektowany na drugą ścianę. Obraz, który powstaje po przejściu przez otwór, jest odwrócony. Po załamaniu i odbiciu fal świetlnych projekcja wygląda, jakby stała do góry nogami. Fotografia to sztuka umiejętnej pracy ze światłem i ciemnością. Zajęcia dzisiejsze były według mnie bardzo ciekawe. Dowiedziałem się, jak się robi zdjęcia, dowiedziałem się, że do zrobienia zdjęcia potrzebna jest całkowita ciemność. O tym nie wiedziałem. No i ogólnie jestem zadowolony z dzisiejszych zajęć. Nauka i sztuka, choć rozwijają się oddzielnie, razem tworzą rzeczy naprawdę fascynujące. Termin fotografia wywodzi się z greki i oznacza rysowanie światłem. Nikt chyba nie jest zdziwiony dlaczego.